Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz oczywiście tablicę ze wzorami na całki. Bez nich nie ruszajcie tych zadań, chyba że jesteście w sytuacji, kiedy musicie na pamięć wykuć wzory na całki, wtedy korzystajcie po prostu z tego, co pamiętacie. No i cóż, rozpoczynamy. Na tablicy mamy przedstawioną całkę. To jest całka, którą będziemy starali się policzyć metodą podstawową, bez żadnych podstawień, bez żadnych części. Będziemy korzystać tylko i wyłącznie z jakiejś wiedzy licealnej oraz ze wzorów. No i cóż, mamy tutaj całkę z sześcianu sumy. I tak, no jak już wspominałam, nie chcemy korzystać tutaj z żadnych większych metod, więc takim najlepszym pomysłem na tę chwilę byłoby podniesienie tego nawiasu do tej potęgi, czyli skorzystamy ze wzoru na sześcian sumy. Ten wzór możecie znaleźć chociażby w tablicach maturalnych, więc jeżeli nie pamiętacie, nie macie go gdzieś pod ręką, to zatrzymajcie sobie teraz film, poszukajcie i będziemy sobie tutaj liczyć. No i teraz tak, jak leciał ten wzór? Na początku wiemy, że tam było a plus b do sześcianu i na początku mieliśmy a do trzeciej. A do trzeciej, czyli naszym a jest ta trójka, czyli 3 do trzeciej to jest 27. Potem było plus 3 razy a kwadrat razy b, czyli 3 razy a kwadrat, czyli 9, czyli znowu mamy 3 razy 9, czyli 27, razy b, czyli razy 2, pierwiastek czwartego stopnia z x, czyli mamy 27 razy 2, czyli to jest 54, no i nasz pierwiastek tutaj czwartego stopnia zostaje. Dodać, dalej mamy 3ab kwadrat, czyli mamy 3 razy 3, czyli to jest 9 i teraz to wyrażenie do kwadratu, czyli to będzie 9 razy 2, czyli 18 i do kwadratu nasz pierwiastek to będzie tutaj x kwadrat po prostu pod pierwiastkiem i stopień czwarty zostaje nadal. I potem na końcu mamy dodać nasze b do potęgi trzeciej, czyli mamy 2 do trzeciej, czyli 8 oraz nasz pierwiastek do potęgi trzeciej, czyli po prostu wstawiamy tutaj potęgę do tego x, a stopień pierwiastka zostaje bez zmian. I teraz, moi drodzy, pozbyliśmy się nawiasu, który nie pozwalał nam policzyć bezpośrednio tej całki. I teraz powstało nam nowe wyrażenie. Jak widzicie, w tym wyrażeniu dosyć sporo jest różnych takich dziwolągów. I jak już uczyły nas poprzednie przykłady, które mam nadzieję, że z nami policzyliście, tu musimy zawsze pierwiastki zamieniać na potęgi, ponieważ zarówno w pochodnych, jak i w całkach nie istnieją wzory na właśnie całkę bądź też pochodną z pierwiastka. Więc teraz, korzystając ponownie ze wzorów na potęgi, chociażby zawartych w tablicach maturalnych, będziemy sobie zamieniać te tutaj trzy elementy na potęgi, czyli 27 przepisujemy, dodać 54 przepisujemy. I teraz jak to będzie dalej? No więc, moi drodzy, to będzie tak, mamy 54 razy x i nasz pierwiastek zamieniamy na 1 czwartą, ponieważ, dlaczego tutaj jest 1 czwarta? Ponieważ 4 to jest stopień pierwiastka, pod którym znajdował się x, a 1 to jest potęga, do której był podniesiony x pod pierwiastkiem, czyli u nas to jest 1 czwarta. Dodać 18 razy x do potęgi i teraz tutaj mamy 2 czwarte, ponieważ 4 to jest stopień pierwiastka, a 2 to jest ta potęga, do której był podniesiony x pod pierwiastkiem. Dodać 8 razy x do potęgi 3 czwarte, tutaj znowu historia podobna, czyli 4 to jest ten stopień pierwiastka, a 3 to jest to, do której potęgi był podniesiony nasz x. I teraz już możemy spokojnie policzyć sobie nasze całki ze wzoru tego, który bardzo lubimy. I teraz tak, całka ze stałej to jest co? Stała razy zmienna, po której całkujemy, czyli w naszym przypadku to będzie x, czyli to będzie po prostu 27x. Dodać 54 przepisujemy razy. I teraz całka z x do potęgi. Jak to wygląda? To jest x
do potęgi. N plus 1, czyli tutaj nasza potęga plus 1, czyli to będzie 1 czwarta dodać 1, czyli 1 cała i 1 czwarta przez potęga dodać 1, czyli też przez 1 cała i 1 czwarta. Dodać. I teraz ponownie 18 tutaj przepisujemy razy i tutaj ten sam wzór, czyli x do potęgi 2 czwarte plus 1, czyli 1 cała i 2 czwarte, a 2 czwarte to jest po prostu 1 druga, więc zapiszę tu już 1 cała i 1 druga. I znowu w mianowniku jest to samo, czyli 1 cała i 1 druga dodać. 8 przepisujemy razy x do potęgi 1 plus 3 czwarte, czyli 1 cała i 3 czwarte. Przez 1 cała i 3 czwarte dodać naszą stałą c. Skończyło nam się elementy w nawiasie, czyli w przypadku całki nieoznaczonej musimy sobie tutaj to zapisać. I teraz, moi drodzy, no trzeba przyznać, że musimy sobie jakoś ogarnąć po prostu to nasze zadanie, bo porobiły nam się tutaj piętrowe ułamki. I teraz powiem tak, że jeżeli na przykład nie jest to od Was wymagane, możecie to zadanie na tym etapie już zostawić. Ja natomiast zapiszę Wam, jak to wygląda, kiedy uprościmy sobie te wszystkie ułamki, kiedy to wszystko sobie jakoś podzielimy, pozamieniamy na ułamki niewłaściwe. I wtedy wówczas mamy coś takiego. Mamy 27x, który pozostaje bez zmian. Ten tutaj ułamek, jak sobie tak, zamienimy to na 5 czwartych i potem odwrócimy i pomnożymy przez 54, dostaniemy 43,2, x do 5 czwartych dodać. Tutaj, jeżeli to zamienimy na 3 drugie i pomnożymy przez to, wyjdzie nam 24, x do 3 drugich dodać. I tutaj, moi drodzy, to zamienimy sobie na 7 czwartych i pomnożymy przez 8, dostaniemy 32 siódme, x do 7 czwartych, dodać c. I tak oto, moi drodzy, wygląda nasz przykład. Tutaj zapis ułamka dziesiętnego jest do uzgodnienia. Chodzi głównie o to, żeby wiedzieć, jak skorzystać z tych wzorów i jak ogólnie wywiązać się właśnie z tego problemu, który pojawił się na początku. Koniec naszego przykładu. Ja zachęcam Was do kolejnych filmów, które związane są z całką nieoznaczoną, a tego typu zadań znajduje się na naszym kanale całkiem sporo. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś konkretne zadanie, wszystko wysyłajcie na adres mailowy, który jest zawarty w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.